Witam, Krzysztof Roman-Lewandowicz, KWND o zdrowiu. No, specjalista od refleksoterapii, a zatem KWND o stopach. O zdrowych, chorych stopach. Nigdy nie za dużo wiadomości. Stopy, te nasze nośniki, podstawy, na których poruszamy całe ciało, a powinniśmy poruszać je godnie, zgrabnie i zdrowo przede wszystkim. W dużym procencie populacji są schorowane na różne sposoby. Nie będę tu wymieniał teraz chorób stóp. Mówmy ogólnie, jak stopy chorują, są zaniedbane, nie są mocne, elastyczne, tak by nas właściwie nieść, no to jest nie tylko sprawa stóp, czy naszego chwilowego bólu gdzieś tam w dole, ale to cała nasza sprawa, naszego organizmu. To nie jest tylko sprawa stóp, jakiś tam, które albo wsuniemy w wygodne obuwie, albo w mniej wygodne. Jeżeli następuje coś ze stopami, to wpływają one bezpośrednio na formę całego organizmu. Przede wszystkim naszych stawów. Tu następuje taka reakcja domina. Weźmy na przykład pierwsze stawy, skokowy, najbliższy stopie. On zaczyna się wykoślawiać, deformować. No i co? Uciekamy z tym na boki, czyli garbimy się, pochylamy, jakby unikamy ruchu. Ileż tu tracimy, bo spuchły mi kostki. Nie ma dnia, żebym nie spotkał tutaj kilku osób ze spuchniętymi kostkami i pytaniami, dlaczego, co mam robić. Oczywiście są na to odpowiedzi. A zatem stawy skokowe, kostki dostają jako pierwsze ten minus. A co jest później? No kolana. Kolana, takie ważne, newralgiczne stawy, też zaczynają się układać nie tak jak trzeba, bo ten pion trzeba utrzymać. Całe ciało od góry do dołu musi być ładnie wyeksponowane, proste. W pionie przecież każdy widzi, jak ktoś się garbi, czy gdzieś odchyla na bok, że coś jest nie tak. Nieraz nawet krępujące jest pytanie, dlaczego tak się ustawiasz, dlaczego tak stoisz. Po tych kolanach, ja tutaj skracam temat, bo o każdym z tych stawów można by całą historię opowiedzieć i dziesiątki skomplikowanych współzależności. Następnie mamy te zawiasy w środku, czyli stawy biodrowe. Stawy biodrowe zaczynają boleć. Od nich tu złe ustawienie miednicy. Plecy zaczynają pobolewać w dolnej, lędźwiowej części. To taki bardzo ważny środek człowieka, ten tył, cała siła, jakby to mówią. Może być najsilniejszy, a jak go gdzieś tutaj złamie w plecach, w dole, to lipa. Przypominam, że mówimy o chorobach stóp i konsekwencjach na całe ciało, na cały organizm, na całe nasze fizyczne ciało. Mamy więc trzy podstawowe stawy, które najbardziej po stopach i od stóp, jeżeli nie są w porządku, jeżeli są chore i zbolałe, cierpią. I stawy skokowe, stawy kolanowe, to i cała złożoność stawów biodrowych. A złożoność dlatego, że do tego dochodzi zaraz przestawienie, niewłaściwe ustawienie miednicy na tym samym poziomie i tu sobie wybijamy jakiś krążek, biodro i te bóle pleców w dolnej części. A później już
od połowy, mimo że coraz dalej od stóp, a cierpią następne stawy, wszystkie stawy kręgosłupowe, czyli krążki, kręgi, a może cierpieć cały kręgosłup i generalnie plecy, albo poszczególne kręgi, albo gdzieś w dole, zależy gdzie się to wszystko odbije, odznaczy, bo efektem tej słabostki stóp w tym wypadku jest ten negatywny efekt w dalszym ciele, czyli organizmie, tam albo po kolei, albo najpierw tam, gdzie jest jakaś słabość, gdzie są mięśnie gorzej rozwinięte, gdzie organizm jest słaby, gdzie się przegrzeje, a jeszcze gorzej przemarznie, szczególnie gdy to krążenie jest zachwiane. No i po tym wszystkim dojdźmy do kręgów szyjnych, od stóp do kręgów szyjnych. Tu już kłopoty ze wszystkim właściwym poruszaniem, kłopoty z głową. To wszystko idzie do głowy i w głowie zbiera się ta suma. Zaczyna może boleć ta głowa. Na dzisiaj chyba wystarczy o tych konsekwencjach chorych stóp, bo stawów mamy więcej. Wskazałem tylko kilka. Dlatego tak bardzo ważna jest pielęgnacja i dbanie do późnej starości o swoje stopy. Przez całe życie. Nie, bo jak byłam młoda, to dbałam, a teraz mnie bolą. No co to za gadanie? Albo stanie gdzieś tam z kuflem piwa i o, ja też kiedyś ćwiczyłem. A dlaczego nie ćwiczysz teraz? No kufel też waży. Mógłby być handlem, nie? Zwłaszcza te na bajerach dwukilowe, takie dwulitrowe. Te panie muszą mieć parę, nie tylko w stopach, ale i w klatce. Z kolei odwracając to lustro przy zdrowych stopach, człowiek nawet nie myśli wtedy, no bo nic mu nie przychodzi na myśl z tych negatywów, jest od razu uśmiechnięty. Nic go nie boli. Na leczenie tych stóp mamy podstawowe wkładki, wyjątkowe wkładki ortopedyczne, mercedesik dla naszych stóp, książeczki, wszystko o stopach i nogach i refleksoterapii, 18 tysięcy porad. Książka o haluksach, poradnik o haluksach i deformacjach stóp, gdzie zawarte jest ponad 100 unikatowych ćwiczeń. I oczywiście nasz koronny produkt, sandały, które leczą. Leczą stopy. To tak jakbyś ćwiczył. Tak jak na siłowni, w parku, rekreację sobie robił. Zdrowe ćwiczenia. Zakładasz takie sandały. Czyli są całoroczne, nie na dwór, tylko w środku. Zakładasz takie sandały o idealnej ortopedii, trójwymiarowe i ćwiczysz całe ciało ciężarem. Chodząc ciężarem powodujesz, że stopy właściwie się ustawiają, nie deformują. Deformacje się naprawiają poprzez właściwe ułożenie w tym trójwymiarze. Potrójne profile, super materiały, zdrowe. I teraz tak jakbym wykonywał ćwiczenia ciała, trzymał się prosto, to ta stopa w sandale również jest trenowana, bardziej dokrwiona, bo ciężar ciała jest wystarczającym powodem do tego, żeby ucisnąć każdy receptor w stopie, który jest odpowiedzialny za każdą część i organ ciała, a także za jego stawy. A zatem dążmy ku zdrowym stopom. I tak trzymajmy.